Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Elden Ring. Ja jestem na streamie, ze mną kilkanaście osób i, moi drodzy, kontynuujemy przygodę. Z racji tego, że mamy już nasz eliksir, który pozwala nam znegować potrzebę many, to możemy sobie przyzywać różne fajne duszki. Z internetu udało mi się dowiedzieć, bo chciałem poszukać sobie teraz jakichś fajnych duchów, ale okazuje się, że bezgłowa Lutel, którą mamy już w ekwipunku, jest jednym z najlepszych duchów w całej grze. Dopóki oczywiście nie zdobędziemy Mimika, który jest bardzo kochany wręcz przez community Elden Ringa i bardzo wielbiony, ale dopóki go nie zdobędę, to muszę sobie jakoś radzić bez niego, a bez niego myślę, że poradzę sobie właśnie z tą Lutel. Zobaczmy, co potrzebne jest, aby ją troszeczkę ulepszyć. Jest coś, o czym musisz wiedzieć. From all the way over there, the howling and wailing of spirits in fear of a curse. I can even hear the repulsive twisted malice in itself. A plethora of spirits in an unceasing cacophony. I can't even imagine how much suffering inflicted to who knows how many souls. Not even the grafting caused anything like this to happen. You should keep your distance. I know you're strong, but please. Okay. I can hear it from the howl. You should keep. Czyli jest. O kim ona mówi w ogóle? Jakiś wycie po drugiej stronie stołu? Aż idę to sprawdzić, bo mnie zainteresowała tym. Skąd ona to słyszy? O, tam są drzwi otwarte. Oho. Tam jest jakiś duch. Już miałem tutaj jednego ducha, ale widzę, że cały czas mamy po lewej stronie, tam widzicie taką ikonkę, takie żółte słoneczko. To żółte słoneczko oznacza, że nie możemy atakować, więc dopóki ono nie zniknie, to chyba nic nam nie grozi. Chyba o niego chodziło. No, gość nie wygląda za ciekawie, ale ewidentnie jest tutaj jakimś nowym NPC-em. Czym ta gra się różni od Metina 2? Odsyłam do 80 odcinków z tej gry na moim kanale, może tam się dowiesz. Don't spoil my quietude. Czekajcie, czy ja już gadałem z tym gościem? Bo coś mi się kojarzy, że już gadałem z kolesiem, który właśnie nie chciał, żeby mu przeszkadzać. Może to już z nim gadałem? Tak dawno nie byłem tutaj, już tak dawno z nikim tu nie rozmawiałem, że chyba zapomniałem zwyczajnie, że on tam już siedział. No dobra, wystraszyła mnie ta laska, ale chyba nie ma się czego bać. No dobra, gdzie to się wbiegało? Nie, tutaj, tylko tutaj. No ja też niestety, przykro mi, nie mam czasu ci stresić całego Elden Ringa na streamie. Odsyłam do Google w takim razie. Tam będziesz miał wszystko opisane. Czyli tak, żeby ulepszyć bezgłową Lutel, potrzebujemy upiornej konwali na jedynkę. Natomiast my mamy 5 sztuk, a ona potrzebuje na razie tylko jednej, więc może możemy sobie ją ulepszyć. Upiornej konwali na 2 potrzebuje też tylko jednej, a ja mam aż 5 sztuk, także jeszcze możemy sobie tutaj zaszaleć. Kurde, jeszcze możemy szaleć. Okej. Okay. Upiornej konwali 4, mam tylko jedną sztukę. Więc przez to, że mam jedną sztukę, to mi troszeczkę szkoda jej. Proszę nie spamować na czacie. Odpocznij sobie, chłopie, 5 minut. Bo nie lubię spamowania. Jak mówię, że nie, to nie. Nie katuj ucha. 21 tysięcy runek 600. Ok, zobaczcie, że ulepszanie duchów
cholernie dużo runek kosztuje, bo prawie 5000 musiałbym teraz czekać. Znaczy wydać, żeby ulepszyć, no ale mam tylko tą upiorną konwalię 4 na jedną sztukę, to mi trochę szkoda. Ale zobaczę, ile właściwie ja mam tutaj tych konwali. Upiorna konwalia i zwykła konwalia. Okej, jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Mam jeszcze piątkę i mam jeszcze dziewiątkę. Okej. Kacper Bałdyga, witam serdecznie. Czy da się sprawdzić jakoś watch time? Tak, wykrzyknik czas. To jest komenda pod ilość czasu na streamach. Czyli widzę, że tutaj nie mogę za bardzo sobie szaleć z ulepszaniem takich mocnych duchów. Także musimy się wstrzymać. Okej. Okay. No dobra, w takim razie mamy ją ulepszoną na plus 3. Na razie musi wystarczyć. Obawiam się po prostu, że jak już dotrę do Mimika, to żeby jego móc ulepszyć, to też będę musiał wydać te konwalie, także nie będę tutaj szalał. Także tak, lecimy z powrotem do Kaelid. Czyli tak, tu mamy zrobione, tu mamy zrobione. Myślę, że możemy zajrzeć do tego podziemnego lochu. Zobaczymy, co tam się kryje. Wiesz co, Kacper, najwyraźniej albo robiłeś to będąc niezalogowanym, albo robiłeś to z innego maila. Przeważnie też jeżeli nie piszesz na czacie i nie jesteś aktywny, to nawet się, nie wiem, na początku streama albo jak przyjdziesz, nie przywitasz na czacie, to bot może cię nie wyłapać po prostu najzwyczajniej i nie nalicza wtedy czasu, także czasem tak się dzieje, ale jakbyś oglądał nas więcej razy, no to raczej byś miał cokolwiek, a masz ewidentnie zero, więc pewnie robiłeś to po prostu z innego konta. Ale ja polecam, nawet jeżeli ktoś nie lubi za bardzo pisać albo mu się nie chce, to nawet napisać, po prostu się przywitać, to wtedy już bot pięknie wszystko wyłapuje i szczytuje te godzinki, także polecam. Dobra, jesteśmy w tych lochach. No i zobaczmy, co one tutaj kryją w sobie. Jak na razie widzę tutaj same szczury. Zmienię sobie na tarczę i na helisę, bo szczury lubią różne statusy nakładać, więc szkoda by było takim statusem wyhaczyć. Okej. Witam serdecznie, Tommy Hilfi, fajnie, że dołączyłeś. Na razie weszliśmy do jednego z więzień, które prowadzi... Kurde, jakie psychodeliczne, przerażające dźwięki. O, lera jasna, spadłem. No ładnie. Wiesz co, nie gram online, bo szkoda mi czasu na inwazję. I bardzo są dla mnie irytujące kolory. Okej, to jest jakieś więzienie. Bardzo irytujące są dla mnie kolory wiadomości od graczy, bo wyglądają tak jak itemy. I były dla mnie bardzo mylące i irytujące, przez to dopóki nie zmienią koloru przedmiotów albo koloru komentarzy graczy, to raczej nie będę grał online. U mnie to po prostu za bardzo wkurza, że te kolory są identyczne. Nie da się otworzyć tych celi jakoś? Chciałbym tam zajrzeć. Plus ja nie mam czasu na streamach robić inwazji. Znaczy robić, radzić sobie z nimi. A wiem, że jak się gra online, to te inwazje są praktycznie non-stop. No ja nie mam czasu na streamach tracić po prostu czasu na inwazje i na ataki graczy, a wiem, że jest ich po prostu dużo. Wolę sobie progresować bez...
bez online. No i na konsoli trzeba mieć PS Plus, a ja co prawda go mam, ale nie wszyscy go mają, więc... Więc nie zawsze można sobie z online skorzystać na konsoli. No dobra, kurde, muszę iść dalej niestety, bo tutaj spadłem i nie ma powrotu. Chyba, że się jakoś tam uda na górę z powrotem wrócić jakąś drabiną. A dopóki jej nie znajdziemy, to lećmy dalej. Czyli dalej to będzie nie tędy. Te drzwi... A ty skąd się wziąłeś? Dziwne. Tędy właśnie się nie da. Idźmy dalej. Skąd ten gostek wyskoczył? Nie mam pojęcia. Tam jest jeden. Tu nie ma nikogo. XXVCX. Bardzo fajny nick. Tak wiele mówiący. O, coś dostałem na Discordzie. Zapomniałem go wyłączyć. Zaraz go wyłączę, żeby nam tutaj nie pikał. Nie da się tych celi otworzyć. Szkoda. Czyli stamtąd zeskoczyłem. Idźmy dalej. Tu się też nie da wejść. Cholera jasna. Czy gdzieś będzie jakaś dźwignia, która otworzy wszystkie te cele? Mam nadzieję, że tak. Okej. Nie, na pewno będzie się dało te cele w jakiś sposób magiczny otworzyć. Bo jest ich tutaj za dużo i za dużo jest przedmiotów w środku, żeby były cały czas zamknięte. Okej, nie wiem co to są te zasłony dymne, ale totalnie nic mi to nie zrobiło. Narzuciło mi jakiś status negatywny, chyba, ale... Nie potrwał on długo. Aha, rozumiem. Nick jest z powodu chęci i potrzeby ukrycia. No jasne. Bo wiesz, no, mi też jest ciężko czytać czyjś komentarz, kiedy jest taki nick. Nawet można sobie wpisać cokolwiek. Nie wiem, Adam, Paweł, Marcin, cokolwiek. A taki XXXCV coś tam to cholernie ciężko się czyta czytając komentarze. No ale ja to tylko mówię z perspektywy streamera. Jak ty sobie gdzieś tam oglądasz, to w sumie nie interesuje cię to. Nie musisz się tym przejmować. Co jest z tymi szczurami, że czasami nawet jak jestem za tarczą, to i tak dostaję od nich obrażenie. Ciekawe. Dobra, lecimy dalej. Na razie się progresuje całkiem w porządku ten loch. Ale bardzo podoba mi się też to, że ta miejscówka została nazwana lochem. I faktycznie tym lochem jest, wiecie? Tu jakaś pułapka była trująca. Zdejmę sobie tą truciznę z siebie, żeby mnie nie męczyła. Dobra. O, czyżby to był skrót? Zgadza się. To jest skrót do poprzedniej miejscówki. Ale to jest skrót do tej miejscówki, co spadliśmy w tą dziurę. Więc to jeszcze nie tutaj. O, fajnie. Ponury kamień piątka, zawsze spoko. Na donate jest, tego co pamiętam, też jest komenda. Ewentualnie link jest pod streamem. Pociągnij dźwignię, dobra. Mam założone konto na Stream Elements, także... Także tam odsyłam. Fajnie, otworzyły się chyba wszystkie klatki, wiecie? Ma to swoje oczywiście plusy, ale ma to też swoje niestety minusy.
Bo nie wiem, czy wiecie, ale po otworzeniu tych wszystkich klatek wyjdą teraz z nich ci wszyscy uwięzieni nędznicy, którzy niestety wybuchają, jak się do nas zbliżą. Więc ja sobie teraz zmienię na dwie katany, bo dzięki dwóm katanom oni bardzo szybko padają i nie będą w stanie mi tu wybuchnąć. Tak będę sobie z nimi radził. Tak, są powiadomienia ze Stream Elements na streamie, także jeżeli poleci coś w kierunku wsparcia kanału, to jak najbardziej powiadomienie wszyscy zobaczymy razem z wiadomością. Dobra, Starkieł i tarcza pręgierza. Dziwna nazwa, ciężka nazwa. Dobra, czyli tak, tu było. Możemy sobie wrócić tutaj. Pozaglądać do tych klatek. Tutaj nic. O, czekajcie, zapomniałem tego Discorda wyłączyć. Okej. Tutaj w klatce mamy złoty run. Tutaj w klatce rozpuszczony grzyb. Była tutaj gdzieś klatka, w której było chyba ze trzy te przedmioty. Ale to chyba było gdzieś dalej. Czekajcie, bo ja nie w tą stronę oczywiście pobiegłem. Trzymajmy się prawej strony, tak będzie najlepiej. Czyli tutaj. Okej, czyli to by było chyba tyle. Tak, bo tam było tylko takie pojedyncze pomieszczenie. Dobra. Czyli możemy iść dalej tutaj. Okej. Złoty run. Dobra, niestety nie wszystkich się udaje szybko zabić. A, i tutaj się w ogóle nadziałem na eksplozję. Trzymaj się do Joder. Dzięki wielkie za wszystkie podpowiedzi na dzisiejszym streamie. Jestem bardzo wdzięczny. Pozdrawiam serdecznie. O kurde, tutaj jest ich dużo. Ale na szczęście szybki atak poradził sobie z nimi. Niczego nie pilnowali, co ciekawe. A szkoda, bo liczyłem, że w tej klatce będzie dużo fantów. Tutaj za to jest dużo fantów. Wakizashi, słuchajcie, nowa katana. Złoty run i klucz kamienny na przyszłość. Czyli już tak naprawdę, żeby odkryć tą miejscówkę, ten loch, to nas kosztowała ta miejscówka tylko jeden kamienny klucz, bo ja tam dwa użyłem, a teraz jeden znalazłem, więc w sumie tylko jeden. Także jest dobrze. Dobra, i tutaj się chyba biegło do tej dźwigni, tak? Dobrze pamiętam? Czy to jest w ogóle inna jeszcze ścieżka? Tak, tu były te szczury. Tu była pułapka. Tak, a tu było to, jasne.
A, i się zatrułem. Cholera. Okej. Okay. No jeżeli wszystko poprawnie zrobiłeś, Kacper, to prawdopodobnie zaraz wszystko doleci. Transakcja zostanie zaakceptowana i pojawi się na ekranie powiadomienie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że powinno być. O, proszę bardzo. O wilku mowa. Szacun dla Jana Pawła. O, nie doczytałem. Ale szacun. Dobra. Dzięki wielkie za wsparcie kanału, Kasper. Pozdrawiamy serdecznie. Natomiast tutaj kontynuując. Teraz już przez to, że pojawił się ten donate, to wiem, że będę musiał wydłużyć czas trwania. A czemu skipnięty? Nie rozumiem. Po prostu pojawił się i zniknął. Tak to z nimi bywa. Nie został skipnięty. Po prostu czas wyświetlania się jest zbyt krótki na wiadomość, ale to każdy może sobie cofnąć, zapauzować, przeczytać na spokojnie. Ja na streamie nie mogę tego zrobić niestety. Dobra. Gdzie teraz? Kurde, strasznie zagmatwana ta miejscówka. Okej, tutaj chyba nie byłem. Tak, na pewno tutaj nie byłem. To upewnijmy się, że wszystkie inne miejscówki są przepatrzone. Dobra. No przykro mi, Kacper, nie zawsze zdążę wszystko przeczytać, co się pojawi, szczególnie jak wiadomość jest długa i pojawi się znienacka, a nie wyświetla mi się ona niestety na ekranie, tylko wyświetla mi się w innym programie i zanim ją podejrzę, to niestety trochę czasu trwa. Dobra, czyli nie byłem tylko tutaj. Więc możemy sobie tutaj podnosić na spokojnie. Złoty run. Tęczowy kamień. Tu jest jeszcze. Nie mam ustawionego bota do czytania donate'ów z racji tego, że bardzo często donate'y są wulgarne. Jeżeli takie są, to po prostu ja ich nie przeczytam, a bot przeczyta wszystko, więc... No niestety, nigdy tego nie ustawiałem i nie ustawię. Chyba zeskoczymy na dół, no bo co zrobić? Nic nie zrobić. Mam nadzieję, że nie spadnę tylko na głowę jakiegoś bossa. Ale może też i tak być. Okej, okay. No myślę, że na stówę spadnę na głowę jakiegoś bossa. Tak. Okej. Okay. Przyzwiemy sobie Lutel bez głową. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Zobaczmy, jak ona walczy w ogóle. Patrzcie, ma tarczę. Znika. I ma jakieś takie... Nie wiem, co to jest. Włócznia? Co to jest? Zobaczmy. Tak, to jest jakaś włócznia, która jest jakaś zatruta czy coś. A my walczymy z rozszalałym pojedynkowiczem. Lutel bije go za 120 ponad. Kurde, wypasiona jest, bo w momencie, kiedy bije ją ten przeciwnik, to ona się jeszcze zasłania tarczą. I to jest chyba to, co sprawia, że jest taka kozacka. Plus jeszcze co chwilę znika. I rzuca tymi włóczniami. Ja pierdzielę, jaki kozak z niej. Patrzcie, ja w ogóle nie biję tego gościa. Mogę sobie odejść i eksplorować dalej tą jaskinię. A ona nam go porobi. Co ciekawe, jest to, no powiedzmy, dosyć zaawansowany etap rozgrywki.
Bo w Kaelit jest dosyć ciężko, a ja tą lutę zdobyłem bardzo dawno temu. Więc powiem szczerze, co by się działo wcześniej, jakbyśmy ją odpalili, co nie? Na innych bossach to by po prostu miażdżyła. Okej, myślę, że już możemy się pożegnać z tym gostkiem. Lutel fajnie bije. Jest naprawdę fajna. Dostaliśmy prochy gnijącego upiora. Bardzo jest silna ta lutel. Bardzo mi się podoba. Na pewno będzie mi się ją miło przyzywać w przyszłości. Natomiast... Natomiast, no, jak widzieliście, ja tylko zaspamowałem bossa katanami i od razu dostał 2000 skrwawienia. Więc jeszcze jakby tutaj lutel nabijała jakieś krwawienie, to już by po prostu był totalny szał. Patrzcie, ja wyszedłem w pogrobnie? O cholera jasna. Ale ciekawostka, zobaczcie. Regalia z Eohide. Ja wyszedłem w pogrobnie. Zastanawiałem się, czego wcześniej od drugiej strony nie dało się tutaj wejść. Jak się okazuje, to jest na klifie, wiecie, i tutaj nie ma wejścia. Za to są przedmioty, jeszcze dwa. Blaskamień. Czyli my się znajdujemy aktualnie tutaj, zobaczcie. No i fajnie, podziemny loch zrobiony. Wydaje mi się, że bardzo fajny był ten loch, bo dużo nam dał. Dostaliśmy również nowe prochy. Możemy je zobaczyć w dokładnie tym miejscu. I to są gnijące upiory. 40 many. Duchy te pojawiają się w pewnej odległości od wzywającego. Ich ruchy są ospałe i pogmatwane. Ich niskie jęki sprawiają, że skutecznie przyciągają uwagę wrogów. Prawdziwa śmierć nie przychodzi im łatwo. Czyli to są te takie zombiaczki, które już kilkukrotnie widzieliśmy nieraz na mapie. Tylko tutaj będziemy mogli je po prostu móc przyzwać teraz. I zdobyliśmy jeszcze miecz. Chyba to był miecz. Jest. Regalia z Eokaid. Widzę, że się skaluje z mistycyzmem ta broń. Tańcząca klinka Eokaid. To jest chyba jej prochy. Zobaczmy. Miedzianej barwy. Nie należy brać za rdzę. Dzięki niej posiadacz miecza może poruszać nim samą siłą woli. Unikalną umiejętność to tańcząca klinka Eokaid. Napełnij miecz energią i skieruj go na wprost. Wykonując spiralny atak podczas gwałtownego wirowania, miecz nadal zadaje obrażenia. Naładuj atak, aby zwiększyć zasięg czasu i trwania młynka. Wiem, co to jest za broń, słuchajcie. To jest broń, którą posługują się ci rycerze, których czasami się przyzywa. O, tutaj na przykład sobie taki rycerz mieszka. O, tutaj. O. Nie tutaj. O, tutaj. Jak jest noc i siądziemy sobie przy tym ognisku, to pojawia się tutaj właśnie taki boss. I to on właśnie walczy takim mieczem. Kurde, prawie spadłem. I to on walczy właśnie takim mieczem, tylko że taką jakby dużo większą wersją tego miecza. Zobaczcie, jestem w stanie wam go pokazać, czy nie bardzo. Coś tam widać mniej więcej. Bardzo fajne żłobienia są na tym mieczu. No i jeżeli chodzi o ten jego specjalny atak, jak go zrobię, to na pewno będziecie wiedzieli, o który miecz i o których przeciwników mi chodzi. O, tu będzie widać fajnie ten mieczyk. No. A chodzi o ten atak. Znacie? Myślę, że znacie. Okej, fajny, bardzo fajny. Bardzo fajny.
Powiem szczerze, elegancki. Jeszcze się dodatkowo skaluje z mistycyzmem, co by wyjaśniało wszystko właściwie, ale niestety nie ma krwawienia, co tutaj jest dla mnie kluczem. Mam co prawda sporo mistycyzmu i widzę, że sporo tutaj obrażeń ten miecz daje. Natomiast w tym przypadku raptem 206. Więc szału nie ma. 206. Szału nie ma, ale jakby komuś się podobały te ataki, to polecam. Podobno miecz jest bardzo dobry na PvP. Tak przynajmniej gdzieś widziałem i oglądałem. Ponieważ ten atak, jak już kogoś trafi na PvP, a miecz jest dokoksany, to naprawdę robi niesamowite obrażenia. No dobra, moi drodzy, bardzo fajnie. Mamy zrobione tutaj te podziemne lochy, wyczyszczone. Jestem bardzo ukontentowany. Możemy sobie tutaj wrócić do wyjścia i mam trochę runek, można by było je wydać. Waliłem tego bossa i mnie rozwalił raz, dwa i utknąłem. Ja gram pod strength i walę z miecza Gutsa. Okej, niestety nie kojarzę tego miecza. Jeżeli grasz pod siłę, to już mogę ci tutaj szybciutko zaraz coś polecić, ale najpierw udam się do ogniska. Tam sobie spróbujemy dobić level. Patrzmy, ile mi brakuje w ogóle. 38, czyli 8000. Spróbujmy je wygenerować z runek. 8000. Ile daje 12? Chyba 7800. 7500. Ok, trochę się pomyliłem. 38400. 38300. No i fajnie. Taki był plan. Ok, i teraz tak. Rozwój postaci. I jedziemy ze zręcznością do 40. Dobrze. Level mojej postaci aktualnie 81. Natomiast jeszcze sobie tutaj zrobimy. Chyba mam 3 nasionka, więc mogę tutaj dodać ładunek. Aj, 4 są potrzebne. Jednego mi brakuje. Ale możemy sobie wzmocnić butelkę, bo mam chyba jedną łezkę. Ładunki są przydzielone, ok. No dobra, bardzo fajnie. Tutaj zakończymy sobie ten odcinek, moi drodzy. Na streamie jeszcze zostanę. Zastanawiam się, czy nagramy sobie jeszcze jeden odcinek, czy już zakończymy na dzisiaj. Ale to za chwilę. Na razie zakończmy sobie ten materiał na YouTube'a. Także, moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wbijecie na streamę, wbijecie na Discorda. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.